Kiedy 77-letni milioner Maurice LaBosse zmarł, jego córki, 21-letnia Marlena i 17-letnia Victoria odziedziczyły po 10 milionów dolarów, zgodnie z wolą ojca. Ale jego testament wspominał o kilku zasadach, w ramach których mogą dostać pieniądze. Mogą otrzymać całą sumę, gdy skończą 35 lat, albo zrobić kilka rzeczy, których życzyłby sobie ich ojciec i zgarnąć część puli wcześniej. Na przykład, jeśli Marlena wyjdzie za mąż przed 35 rokiem życia, otrzyma w prezencie pół miliona dolarów, jednak jej mąż musi podpisać zgodę, że nie tknie tych pieniędzy. Jeśli Victoria ukończy jeden z wymienionych przez ojca uniwersytetów, dostanie w nagrodę 750 tysięcy dolarów. Także, jeśli kobiety będą już zamężne i będą miały dzieci, ojciec sypnie im gotówką z zaświatów. Żona mężczyzny nie dostała nawet centa, bo para była w trakcie rozwodu, kiedy mężczyzna zmarł. Oczywiście mamuśka już domaga się w sądzie 37 milionów, które jak uważa jej się należą, bo gdy mężczyzna zmarł, dalej byli małżeństwem. Reszta pieniędzy milionera trafi do fundacji charytatywnych.